Witam Was, moi drodzy. Na dzisiejszej lekcji zajmiemy się obliczaniem pól równoległoboku i rombu. Równoległobok to taki jakby kopnięty, spłaszczony prostokąt. Tak wygląda równoległobok. Nazwa jego stąd pochodzi, że ma dwie pary boków do siebie równoległych. Aby obliczyć pole równoległoboku, niezwykle ważna jest wysokość. Pamiętamy, że wysokość zawsze jest pod kątem prostym do podstawy. Czyli jeżeli tu będę miał podstawę A, to wysokość poprowadzona z przeciwległego wierzchołka będzie prostopadła do tej podstawy. Zaznaczmy sobie to, że te dwa boki są do siebie prostopadłe, czyli zaznaczamy kropką, mają 90 stopni. Jak tu będzie A, to tu będzie HA. Dobrze. Druga wysokość, moi drodzy, bo równoległobok ma dwie wysokości. Dlaczego dwie? Ta wysokość, tutaj H, jest wysokością dla boku A, czyli gdyż jest do niego prostopadła. Natomiast wysokość do boku B, czyli tu mam bok B, będzie wychodziła z przeciwległego wierzchołka i musi być prostopadła do boku. Tu musi być kąt prosty i będzie się nazywała wtedy HB. Dobrze, mamy już wysokości. Wysokość HA to jest prostopadła do podstawy A i wysokość HB jest prostopadła do boku B. Więc zatem jak się liczy pole równoległoboku? Pole równoległoboku liczymy ze wzoru. P to się równa A razy H. A. Czyli ta podstawa razy wysokość opuszczona właśnie na tą podstawę lub, co jest sobie równoważne, mogę postawić znak równa się, ta podstawa, czyli bok B, razy wysokość HB. Czyli ta podstawa razy ta wysokość. To jest wzór na pole równoległoboku. Niestety nie zna znaków polskich, muszę tak sobie poradzić. Pole równoległoboku. Obwód równoległoboku, przypomnijmy sobie, obwód jest to suma wszystkich boków dookoła, czyli będziemy oznaczać obwód literką L i to będzie długość boku tego, czyli długość boku A, dodać długość boku B, dodać długość boku A, bo przeciwległe boki są do siebie równoległe, ale są jednocześnie tej samej długości, czyli tu jest A. Skoro te dwa boki są do siebie równoległe, to tu będzie B. Czyli jeszcze nam brakuje
drugiego boku B. To jest wzór na obwód równoległoboku. Dobrze. Mamy wzór na pole, podstawa razy wysokość i obwód, suma wszystkich boków dookoła. To przejdźmy teraz do pola rombu. Wzór na pole rombu jest jedna przekątna razy druga przekątna podzielić przez 2. Najpierw sobie narysujmy. O, tak wygląda rąb. Tak jak wspomniałem przed chwileczką, tu mamy przekątna razy przekątna, więc musimy narysować te przekątne. Przekątna. Jedna. A może drugim kolorem narysujemy drugą. I tu jest przekątna druga. Te przekątne w rąbie są niezwykle ważne, bo właśnie za ich pomocą będę liczył, czyli tu będzie przekątna D1 i przekątna D2 oraz bok A, rąb. Ma wszystkie boki tej samej długości, czyli tu też będzie A i tu też będzie A i tu też będzie A. Wzór na pole to się równa D1, czyli jedna przekątna razy D 2 podzielone przez 2. Przekątna razy przekątna, już całość podzielić przez 2. Dzielone kreską ułamkową zastępuje znak dzielenia. Obwód to się równa. Mamy obwód, jest to suma boków dookoła, czyli tego, tego, tego i tego. Czyli mamy 4 razy A. To jest wzór na pole rąbu. I tu mamy obwód rąbu. Dobrze, zatem przejdźmy do zadań. Moi drodzy, dla Was jest to pierwsza lekcja w nowym wydaniu. Troszkę, żeby Wam ułatwić, zmieniłem sposób jej prowadzenia i rodzaje zadań. Zadania nie będziecie mieć z podręcznika. Będzie wszystkie zadania, które będziecie mieć do zrobienia, są to zadania, będziecie mieć podane na stronie, na e-dzienniku, jak również w tym filmie. Pierwsze zadanie, z którym się
zmierzymy, będzie to zadanie: oblicz pole i obwód równoległoboku. Równoległoboku, czyli tu mamy pole. Przyjrzyjmy się rysunkowi. Gdzie mamy wysokość? Gdzie mamy kąty proste, między którymi bokami, między którymi odcinkami mamy zaznaczony kąt prosty? Mamy kąt prosty zaznaczony między odcinkiem tym tutaj i odcinkiem tym tutaj. To jest, moi drodzy, bardzo ważne, żeby znaleźć, gdzie jest. Bo właśnie te odcinki będziemy mnożyć. To będzie nasza podstawa, a to będzie nasza wysokość. Nie mogę wziąć tego odcinka, czyli 6,5 jako podstawy, bo nie mam do niego poprowadzonej wysokości. Tu jest kąt prosty zaznaczony, czyli to jest podstawa, to jest wysokość. Zatem wzór na pole równoległoboku, jeszcze raz Wam pokażę, jest podstawa razy wysokość. Podstawa razy wysokość. To sobie go napiszmy. Zalecam pisać za każdym razem wzór, bo po pierwsze, jak go widzimy, to lepiej nam się pracuje. Po drugie, utrwalamy. Czyli będzie A razy H A. Ok, czyli to będzie nasza podstawa. Czyli pole to będzie równe 4,5 razy 5,2. No, moi drodzy, myślę, że tutaj sobie jeszcze przypomnimy, jak się mnoży pisemnie, czyli 4,5 razy 5,2. Podkreślamy, mnożymy. Przy mnożeniu przypominam, że o przecinkach na początku zapominamy. Czyli mam, to ja bym miał 45 pomnożyć przez 52. 2 razy 5, 10. Piszę 0, 1 dalej. 2 razy 4 jest 8, dodać 1, 9. Bardzo proszę, róbcie to starannie i pilnujcie rzędów. Przekreślam, bo to mnożenie już skończyłem. Teraz mnożę przez piątkę, wynik będę pisał pod piątką. 5 razy 5, 25. 5, 2 dalej. 5 razy 4, 20. Dodać 2, 22. 2. Podkreślamy i dodajemy. 0, dodać nic, 0. 9, dodać 5, 14. 4, 1 dalej. 1 dodać 2, 3 i 2. I teraz dopiero przypominamy sobie o miejscach po przecinku. Policzmy. Tu mam jedno miejsce i tu mam jedno miejsce, czyli łącznie mam dwa miejsca po przecinku. Zatem mam wstawić przecinek w dwa miejsca od tyłu. Raz, dwa. Wyszło mi 23,40. Czyli pole to się równa 23,40. Napiszemy tutaj 23,4. Napisałem. Mogłem? Mogę. Bo 0 po przecinku możemy pominąć. Ale teraz patrzmy na jednostki. Mamy centymetry, czyli będzie centymetrów kwadratowych. Taką dwójeczką u góry. Czyta się to kwadratowych. Dobra.
to mamy już policzone pole. Przejdźmy do obliczeń obwodu. Wiem, że do tej pory obwód oznaczaliście OB, ale przyjęta jest dla obwodu literka L, więc już uczmy się tego oznaczenia. Zatem obwód jest to suma wszystkich boków dookoła. No to rozpocznijmy. Ten bok będzie miał 6,5. A sobie wykonam tutaj dodawanie pisemne. 6,5. Następnie ten bok ma 4,5. 4,5. Dlaczego to piszę? No bo wykonam dodawanie pisemne. Jest dla mnie to znacznie prostsze. Następnie dodam ten bok. Ten bok nie ma wpisanego wymiaru. No jest taki sam jak ten. Czyli ma 6,5. No i ostatni bok. Ten 4,5. Przy dodawaniu inaczej niż przy mnożeniu ważne jest, żeby przecinek był pod przecinkiem. I dodajemy 5 plus 5, 10, 15, 20 będzie 0. 2 dalej. Przecinek pod przecinkiem. Od razu przecinek przepisuję. I tu mamy 4 doda 3, 10, 14, 20, 22. Wstrzymałem 22. Czyli będzie, obwód będzie wynosił 22, ale zwykłych centymetrów, bo to jest jednostka długości centymetrów. Tak, i w ten oto sposób rozwiązaliśmy zadanie pierwsze, podpunkt A. To jest zadanie pierwsze, podpunkt A. Moi drodzy, tak jak powiedziałem dla Was, teraz mam również do zrobienia. Jest to zadanie bardzo podobne do tego zadania, które tutaj ja Wam wyjaśniłem i zrobiłem. A Wy teraz analogicznie chciałbym, żebyście rozwiązali te dwa przykłady. Obydwa. Dlatego, żeby wyćwiczyć. Macie dużo czasu. Godzinę pracy powinna być w szkole. Plus praca ewentualna domowa. Ja myślę, że jeżeli przysiądziecie, to spokojnie to zadanie w ciągu 45 minut jesteście w stanie zrobić. Wszystkie zadania. Dobrze. Przechodzimy do kolejnych zadań, które chciałbym Wam pokazać. Będą to zadania związane z rąbem. Jest to rąb. I mam policzyć pole rąbu. Pole i obwód rąbu. Pole i obwód. Jak liczymy pole? Mnożąc D1, czyli jedna przekątna, razy D2, razy druga przekątna, a całość dzielimy przez 2. No to przejdźmy do zadania. Przypomnijmy to wzór. Pole to jest równe D1 razy D2, całość przez 2. Długość jednej przekątnej razy długość drugiej przekątnej. Tylko, że ja, co się tu stało? Ja tu nie mam napisane na zadaniu tej przekątnej. Ta i długość tej przekątnej bym chciał. Jej nie ma. Nie mam tu napisane. Nie szkodzi. Zobaczcie. Tu jak sobie ten odcinek przesunę, to okazuje się, że jest równy z tą strzałką. Zgadza się? Po prostu tu jest wymiarowany nasz rąb. To jest ta odległość. Czyli ta odległość ma ile? 3 decymetry. Ale będzie miała ta przekątna? No to, co mam tu u góry. Czyli 1,6 decymetra. No to spróbujmy obliczyć to pole. Zatem pole będzie równe
razy 1,6 i całość przez 2. No to policzmy. 1, może nie jest przemienne, więc mogę sobie przestawić kolejność. 3 razy 6 jest 18. 1 dalej. 3 razy 1 jest 3 plus 1 jest 4. Tu nie mam długiej liczby, więc już skończyłem mnożenie. Muszę tylko przypomnieć sobie o przecinku. Tu mam jedno miejsce od tyłu, czyli to jedno miejsce musi być. Wyszło nam 4,8. No i jeszcze kreska ułamkowa, która zastępuje znak dzielenia, czyli 4,8 dzielone przez 2. 4 dzielone przez 2 będzie, czyli dwójka w czwórce zmieści się 2 razy. 2 razy 2 jest 4, wpisujemy tutaj. Odejmuję i podkreślam. 4 odjąć 4 jest nic. Przecinek nie spisujemy na dół, a przecinek dajemy do góry przy dzieleniu. A spisujemy kolejną cyfrę, czyli 8. 8 dzielone przez 2 jest 4. 4 razy 2 jest 8. Podkreślam. Odejmuję. Nie mam nic. Tu jest nasz wynik. Czyli wyszło nam 2,4. 2, czyli pole równa się 2,4. Tym razem jednostkę mam decymetry. No, ale kwadratowego muszę napisać analogicznie jak wcześniej. Sprawdzę tylko, czy mi się nagrywa. O, już mamy 22 minuty filmu. Muszę się trochę pospieszyć. Dobrze, moi drodzy. No to idziemy dalej. W takim razie przechodzimy do obwodów. Obwód. Obwód jest to suma wszystkich boków, a rąb ma wszystkie boki tej samej długości, czyli 4 razy długość boku. No to przechodzimy, czyli będzie 4 razy długość boku, czyli 1,7. To się równa. Mamy mnożenie pisemne. 1,7 razy 4. 7 razy 4 jest 28. 8, 2 dalej. Widzicie, jak tabliczka mnożenia jest ważna. 4 razy 1 jest 4, plus 2 jest 6,8. 6,8 decymetrów. Decymetrów. Tak, dobrze. Mamy rąb skończony. Analogicznie mamy tu zadania, które bym chciał, żebyście rozwiązali, przećwiczyli w domu i zrobili. Przechodzę do kolejnego zadania. Tutaj tylko nadmienię. Możecie sobie zastopować oglądanie filmu i rozwiązywać. Wrócić, podglądać, jak robiłem, i w ten sposób będzie rozwiązane. Jedno bym chciał, żebyście robili z podglądaniem, a jedno, żebyście spróbowali zrobić już całkowicie samodzielnie. Zadanie kolejne. Jest tu, mamy już zadanie tekstowe. Grządka ma kształt równoległoboku. Wiecie, że jak ja czytam zadanie, lubię sobie od razu robić rysunek. Uważam, że rysunek dużo pomaga. Równoległoboku, więc narysowałem. O bokach długości 1 metra i 3 metrów. No to nanieśmy. Niech nasza gra tutaj będzie 1 metr, bo jest krótszy. A tu będzie 3 metry. Ok. Wysokość opuszczona na dłuższy bok tego równoległoboku. Czyli tu byśmy mieli wysokość. Będzie miała, ma 0,8 metra. 0,8
8 metra. No, tutaj warto zawsze sobie zaznaczyć, czy jest ten kąt prosty. Ok. Dobrze. Co się dalej? Ile torebek nasion trawy ozdobnej trzeba kupić, aby obsiać tę grządkę? Jeśli jedna torebka nasion wystarcza na 0,6 metra kwadratowego powierzchni. Widzicie, moi drodzy, tu nie mamy powiedziane, że mam policzyć obwód, czy mam policzyć pole. To waszym zadaniem jest się domyśleć. No ale gdzie ja tą trawę będę siał? No tutaj, prawda? Tu w środku będę siał trawę. Tu, w środku. Czyli nie na brzegach, tylko wewnątrz. A jak wewnątrz, to znaczy, że ja właśnie liczę pole. Wewnątrz to jest pole. Czyli przypomnijmy, wzór na pole równoległo boku. Jest to pole podstawa razy wysokość. Czyli pole to jest A razy H. W naszym przypadku tu mamy wysokość, tu mamy podstawę, bo między nimi jest kąt prosty. Czyli dla nas pole będziemy liczyć 3 razy 0,8. A to się równa. 3 razy 8 jest 24. I mam jedno miejsce po przecinku, więc jedno miejsce od tyłu stawiam przecinek. Wyszło mi 2,4 metry, czyli będzie metrów kwadratowych. Dobrze. I teraz mam powiedziane, czyli mam 2,4 metra kwadratowego. I mam taką informację, że aby obsiać tę grządkę, jeśli ile torebek nasion trawy ozdobnej trzeba kupić, aby obsiać tę grządkę, jeśli jedna torebka nasion wystarcza na 0,6 metra kwadratowego naszej powierzchni, czyli jedną torebką obsieje tylko, załóżmy, taki kawałek. I to jest 0,6. To ile takich bym miał cząsteczek? No jak to policzyć? No to jest część, czyli ja muszę podzielić całe pole, podzielić przez właśnie tę część, jaką ono zajmuje. Czyli już zajmuje 0,6. Ok, czy mogę już dzielić? No niestety nie, bo przypominam, że aby dzielić, no to muszę mieć liczbę całkowitą. Ale skoro przesunąłem tu przecinek o jedno miejsce, to tu też muszę przesunąć przecinek o jedno miejsce. Zatem co ja otrzymam? 24 dzielone przez 6. A 24 na 6 to jest 4. Czyli muszę kupić 4 torebki trawy. Tu jest koniec zadania. No i moi drodzy, tak jak podobnie jak wcześniej, tu mamy takie podobne zadania o podobnej treści. Treść tak naprawdę jest taka sama, różnią się tylko liczbami. Więc chciałbym, żebyście po prostu rozwiązali, załóżmy, to zadanie na tej stronie pierwsze. Jeżeli potrzebujecie, to z pomocą tego filmiku. Natomiast kolejny już samodzielnie, aby opanować metodę rozwiązywania tego typu zadań. I jeszcze jedno zadanie, które Wam chciałem pokazać, jak rozwiązać, bo jest to zadanie troszkę inne, gdzie my mamy podane pole, czyli wiemy, ile wynosi całe pole, znamy jej wysokość, natomiast poszukujemy długości boku. Czyli przeczytajmy, pole równoległo boku wynosi 32 cm kwadratowe, a jego wysokość jest równa 4. Oblicz długość boku, na który opuszczono tę wysokość. Znowu mamy do czynienia z równoległo bokiem, więc sobie go narysujemy. I naniesiemy
wszystkie dane. Mamy wysokość. Tu będzie nie wiemy ile, czyli napiszemy A. Wiemy, że wysokość ma 4 i wiemy, że pole równa się 32. No to przypomnijmy wzór na pole równoległo boku. Wzór na pole równoległo boku brzmi: pole to jest A, czyli pole podstawy razy, przepraszam, podstawa razy wysokość. Więc które my mamy zmienne? Tu mamy 4, to się równa wysokość. Czyli mamy pole i mamy wysokość. Brakuje nam bok podstawy. No to ułóżmy równanie. Ponieważ mam pole, to wpiszę sobie zamiast literki P, wpisuję 32. No, nie znam podstawy, czyli będzie to A razy, no wysokość znam, razy 4. No i teraz mamy bardzo proste równania, które spotykaliśmy się już nawet w klasie czwartej i trzeciej, gdzie znamy iloczyn i znamy jeden czynnik. Jak policzyć niewiadomy czynnik? Aby policzyć niewiadomy czynnik, taka regułka, należy iloczyn podzielić przez wiadomy czynnik. 32 dzielone na 4 równa się 8. Czyli nasza podstawa musi mieć 8. To nasze A musi wynosić 8. Zgadza się? No 8 razy 4 jest 32. Wszystko się zgadza. Podobnie jak wcześniej. Tu macie dwa podobne zadania. Proszę je rozwiązać. I moi drodzy, czyli powiedziałbym dotąd, chciałbym, żeby rozwiązał każdy. To są tak zadania, powiedzmy, na trójkę, gdzie macie pokazane jak, a wy macie to opanować. Natomiast, jeżeli ktoś chce mieć czwórki i piątki, to chciałbym, żeby coś dał od siebie. Czyli przygotowałem wam tu dwa zadania, zadanie trzecie i zadanie czwarte. Tych zadań już nie będę pokazywał, jak rozwiązać. Są podobne do tamtych, więc wystarczy tylko troszkę pomyśleć i na pewno wam się uda. Mam nadzieję, że wam pomogłem. Życzę wszystkim zdrówka. Do usłyszenia.